Bało po przegranej walce po prostu. Krzyka siadła i... Ej, trzecia alejka! Ja jestem ciekawy, czy to smakuje lepiej od legendarnego Tropika. Zamknij mordę. Chcieliśmy zrobić reklamę prześmiewczą, gdzie pokazujemy, że chłopaki spędzają piękne święta, wiecie, jak z reklamy apartu, tylko że robią aniołka w błocie, lepią bałwana z piachu, no bo w Polsce nie ma śniegu. No i dzisiaj się budzimy i jest to. Uff, zimno. W koszulce foty będą, tak? Wstać tu stopy. Dawaj. Co ci się stanie? Why the shake? Kurwa, dobra. Już! Chodzi o, że jest stał w śniegu. Co się stało, Robert? No bo zobacz co tu. Śniegu napadało. Jest biało? O, palma nawet jest. Ej, jak basen zamarz. Fajnie. Ty. Pod nim jest taka warstwa. Jest na zewnątrz jest taka miękka warstwa, ale pod spodem jest kurwa solidnie. Od tej to by każdy trafił. Robur, sesja na trzepaku się przypomina. Meanwhile. No, trochę na siłowni, więcej, no. Doleciałaby. Coś tam porzucał. Za lekkie. O, zaraz po szybie będzie. Jak zbija, jak to się nazywał, Unboxal. Rymna urwana. Unboxal pod tą oprasa hydrauliczna. Opór ciężki tak robi. Wiesz co, to jest trypofobia? Trypa, czyli fobia? Dziura i fobos. Czyli to jest fobia przed dziurami? Tak. I wiesz przed jakimi dziurami? Patrzcie, to są rzeczy, których ludzie się boją. Widzisz? Czaisz, że ludzie się tego boją? No i mam taką rozkminkę, że to są kurwa święta czy Halloween? A wiesz, że ogólnie... Ej, to są święta teraz... czy to są Halloween? Ej, teraz bez beki. Jak zobaczyłem to, to poczułem niepokój. Poczułem niepokój. No trzeba będzie to odwrócić, to jest straszne. Ale się zastanawiałem, czy jest ze mną wszystko okej, okay, że patrzę na to. Nie masz trypofobię. Dajcie znać, kto z was czuje niepokój, jak to widzi. Ale serio. To miały być ozdoby świąteczne. Nie Halloweenowe. Mamy światełka jakieś? Ej! Mówiłem mu, że to moje. Nie no, serio, Paweł mi jest tu niezbędny. Nie poradziłem sobie bez niego. Idę po drobinki, bo ktoś zabrał. No, ktoś mi zabrał, masz rację. Trochę jak Batman, tylko świąteczny, co? I am Santa! Czy to wygląda jak choinka? No nie, kurwa, wygląda jak zajebana, kurwa, komuś. Totalnie nie wiem, co robię. To też na kartę. Ale mamy już Mikołaja. Tu będzie kolekcja świąteczna. Sweter, jakiś bluza, koszulka. No i tyle. Patrzcie, typek se wisi. Serio, to jest moja reakcja na oversize świąteczny. No, pierwsza reakcja. A, jak ten. Drwal. Zajebista, no. Miesiąc chodzi do sztuki talecznej jak coś i tyle się nauczył. Nie no, dla Błażeja odjebało po przegranej walce po prostu. Krzyka siadła i... I robię to, zamiast zwalczyć. Ale z Petra nie brałeś.
No jak nie wziąłem? Kurwa, Paweł, za kogo ty mnie uważasz? Ja pierdolę. Nie bez powodu jestem kierownikiem produkcji. I co, i ty niby co? Przychodzisz i dyrygujesz, kto co ma robić? Nie, odpowiadam za produkcję. Wal bardzo fajny, ale nie dajcie się zamknąć swoje... swoje pudełko. Kupki smakowe, one, spuszczcie swoje kupki one smakowe. Się zamknij mordę. Sweter świąteczny, który Pawka myślał, że nie wziąłem, a wziąłem, bo jestem kierownikiem produkcji. Chciałem powiedzieć, że Trwal jest super wzorem i nadaje się nie tylko na sezon świąteczny. Meanwhile... I dlatego, powiem wam... Nie, nie. Spójrz to, spójrz to. Ja wam powiem, w sensie nawet nie będę wam musiał mówić. Przyniosę wam dowód na to, że jestem kierownikiem produkcji. Idę po ten dowód. Mówiłem przygotować plan, co kupić i pomyśleć. To nie dział wideo, na spontanie, wiadomo. Dlaczego? Ty byś użył takich wieszaków, a ja, iż jestem kierownikiem produkcji, użyję takich. A, to jest dowód. Niepodważalny. Hej, all around me. No kurwa, proszę cię, byku. Toż to był kadzik. Jest zima? Jest zima. Kierowniku produkcji. Mogą tak nagrody wyglądać na odcinku? Czy to może tak wyglądać, ta scenografia? Muszę usiąść i spojrzeć na to z perspektywy widza. Tego mnie uczyli na studiach. No, teraz jest zachowane golden ratio. Co to? Co? Golden ratio. Złoty podział. Nie słyszałeś o tym? Dołóż się. Jakieś paluszki. Zobaczmy, czy działa. Taka skrzynia, ty. Ogólnie nie wiem, co my odpierdolamy czasem. W sensie, co takie wiesz. Czekałem, aż coś zrobisz ciekawego. No właśnie, to jest takie coś, nie? Że ja też czekałem na to, co się stanie. No właśnie taka jest praca w dziale wideo, nie? Dlatego zastanówcie się 8 razy, jak, nie wiem, będzie kiedyś, będziemy szukać kogoś. Obejrzyjcie takiego vloga, pomyślcie, czy na pewno to dla was, czy dla zdrowia warto, psychicznego. Oro. 2 hours later. Polujemy na dzika i nie ma. Nic z żukinia? Trzecia alejka. Ej, trzecia alejka! Trzecia, tam. Siema. Ej, tu paczki są do wysyłki. Znowu nas oszukali? Czy na samym końcu? Zakrzewęś musiał masy lapa zrobić. Palety. Jest, to! Ale w ogóle jak jest tak za tą folią, to aż tak nie widać, że to jest pomarańczowe. Bo ciemno jest, no. No, ale jest pomarańczowe, jest dobry kolor chyba. Dobra, już dalej nie, panowie. Spokojnie. To dla klientów, nie dla nas wszystko. Już mieliśmy przyjemność napić się,
ale to nie było oficjalnie z palety, więc to jest oficjalny test smaku. Przekaż dalej. O, zimniusi. Ja jestem ciekawy, czy to smakuje lepiej od legendarnego Tropika. Jak się zapali, to... Ej, otwieramy jak się zapali. Jest! Nie. Do połowy, ale jest. Zapach taki, jaki miał być. Brzoskwinie czuję, no. Czuję brzoskwinie. Nawet lepsza. Nawet lepsza. Taka. Serio, mam wrażenie, że jest lepsza. Bo chłodniutka. To smakuje ta sama. Ice tea. Ta sama. Najlepsze energoleki w życiu. Ej, serio, jest lepsze niż to, co dostaliśmy przed tym. Takie ja mam odczucie. Bo jest lekko chłodny. No, ale wtedy też... Ale próbowałem pierwszy raz, teraz jestem zachwycony. 10 na 10 i nie mówię tego dlatego, że jestem producentem tego napoju. Nie będę jednej próbował nawet.